Słuchaj z czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Odcinek czwarty. Rozmawiają Karolina Felberg, publicystka kulturalna i badaczka literatury oraz Monika Muskała, tłumaczka literatury niemieckojęzycznej i dramatopisarka. Dzień dobry, nazywam się Karolina Felberg, jestem publicystką kulturalną i badaczką literatury. Zapraszam Państwa do odsłuchania rozmowy z Moniką Muskałą, tłumaczką literatury niemieckojęzycznej i dramatopisarką. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. W 1984 roku ukazała się w Austrii Powieść wycinka Tomasa Benharda, która momentalnie wywołała skandal. Nie obyło się bez e, skandalu obyczajowego, ale także bez pozwu sądowego, a nawet za aresztowania nakładu. Ty tę powieść wzięłaś na swój warsztat już w XXI wieku i opublikowałaś nakładem wydawnictwa Czytelnik w 2011, prawda? Tak. Tak. To Twoje tłumaczenie stanowiło kanwę głośnego, bardzo zresztą dobrego przedstawienia Krystiana Lupy, wyreżyserowanego przez niego w Teatrze Polskim we Wrocławiu w 2014 roku i niedawno, bo w 2021 roku. Naturalnie nakładem wydawnictwa czytelnik ukazało się drugie wydanie powieści Berharda Wycinka, oczywiście w twoim tłumaczeniu, ale uwaga poprawione. Więc proszę powiedz nam na początek, jak to się stało, że postanowiłaś zmierzyć się z powieścią skandalisty, przynajmniej w tym wypadku, prawda? Był tutaj skandal. I tak. co się stało, że po latach od pierwszego wydania postanowiłaś jeszcze dokonać jakichś, jak rozumiem drobnych rewizji czy autokorekt? Tłumaczenie tej powieści to było moje marzenie od samego początku, odkąd w ogóle przeczytałam ją. To było tak, że przyjechałam do Wiednia w 1993 roku i chyba w 1994 czytałam ją na głos wtedy z, z Andreasem Chorwatem, który później został moim mężem. I czytaliśmy ją sobie i zaśmiewaliśmy się, ponieważ jest to wbrew temu, co się sądzi o Bernhardzie, że był ponurakiem. To ma kilka takich. Utworów. Właściwie w każdym można znaleźć coś tak nieprawdopodobnie zabawnego, czy jakiś taki czarny humor, ta jego obsesyjna narracja, do której pewnie jeszcze za chwilkę wrócimy, wciągająca, bywa zabawna. Więc było to moim marzeniem, i faktycznie później się do mnie czytelnik mi to zaproponował. Ogromnie się ucieszyłam. Poprawek nie ma zbyt wiele to były takie raczej korekty drobne powiedzmy. Więc ta, a książka jakby już od dawna czekała na wznowienie, bo nakład po premierze, zwłaszcza po premierze Lupy, rozszedł się. I tak, byli czytelnicy, którzy czekali na nowy nakład czy na dodruk. Mm -hmm. To ciekawe, że wspomniałaś o tym, że zaśmiewałaś się ze swoim mężem w trakcie lektury tej książki, ponieważ mówimy cały czas o książce, która wzbudziła ogromne kontrowersje w środowisku, w którym powstała, czyli w Austrii, no i chyba też jest jednym z przyczyn, Czynków, no bo tych przyczynków było wiele do bardzo poważnej dyskusji, takiej narodowej, tożsamościowej, która odbyła się w Austrii pod koniec ubiegłego wieku. Czy mogłabyś nam troszeczkę przybliżyć losy? oryginału tej powieści, co się właściwie z nią wydarzyło, no bo to jest ciekawe, że ty już z ogromnym dystansem na to wszystko patrzyłaś, ale patrzyłaś przecież jako mieszkanka Wiednia, no też z poniekąd na postaci, czy na, które cię otaczały, prawda, no bo takie osobowości bernhardowskie pewnie umiałaś sobie wykoncypować ze swoich spotkań z mieszkańcami Wiednia, prawda, gdzieś zobaczyć ich pierwowzory, czy prototypy. Jasne, tak, tak, to znaczy, no choćby te dwie pisarki, dawne przyjaciółki Bernharda, które tak złośliwie opisał w wycińce, jak Jenny Ebner, którą opisał jako Jenny Bilrod, która siebie w jego, jego powieści, w wycińce, która w sobie widzi kontynuatorkę, czy porównuje się sama z Virginia Woolf, czy Friederike Meierker, też świetna pisarka austriacka, z tego kręgu dawnych przyjaciół, czy przyjaciół, czy może no, po prostu takiej z tej kliki artystycznej mm. e, Bernharda z lat 50., którą opisał niesłychanie złośliwie jako Anna Schrecker, która w sobie y, widzi Anna Schrecker, Gertrude Stein czy też Marianne Moore. Mm. <laughs> Więc te postaci, oczywiście chodziłam w Wiedniu na wieczory autorskie i poznałam właśnie Jenny Abner. Zresztą ona miała dystans jako jedna z niewielu może do powieści Bernharda i do tego złego. Mośliwego portretu, jaki tam odmalował Bernhard, powiedziała, że: Ależ przecież to jest literatura i w ogóle ona nie ma jakby z tym żadnego problemu. To ją po prostu bawiło i uznała, że to jest świetna powieść. Inaczej było z parą jakby głównych bohaterów. Więc w parze tych gospodarzy, Auersbergerów, u których odbywa się artystyczna kolacja, opisał Bernhard swoich dawnych przyjaciół i mecenasów Gerharda Lampersberga i jego żonę Maję. Gerhard Lampersberg był cenionym kompozytorem, jego żona Maja śpiewaczką. Mieli w Karyntii w Mariazal, miejscowości niewielkiej, którą Bernhard opisał jako Mariazal. On tak troszeczkę tylko zmieniał, tak żeby właściwie tak odsłaniał, żeby zakryć, czy zakrywał, żeby odsłonić. Więc jest to powieść z kluczem i właściwie tam bardzo wiele postaci można zidentyfikować z tego świadka artystycznego ówczesnego Austrii czy Wiednia. Więc Bernhard korzystał z ich wspaniałomyślności i bywał w... Ich posiadłości zwanej Tonhoff, zresztą która do dziś istnieje jest takim centrum artystycznym w Karyntii i odbywają się tam i wieczory autorskie, koncerty itd. i tak I Bernard opisał ich niesłychanie złośliwie, właściwie tak okrutnie. I oczywiście, czynnik ludzki jest tutaj bardzo problematyczny. Wspomina o tym wywiadzie, w rozmowie ze mną choćby Peter Turini, który tam bywał jako piętnastoletni chłopak, był tak zwanym chłopcem od stolarza, posyłanym po piwo przez wielkich artystów. I jakby wtedy już podglądał ten świat i przyjaźnił się oczywiście później też z Lampersbergami i powiedział, że ta powieść Bernharda, Lampersberga, zniszczyła. Zniszczyło go nie to, że Bernhard opisał go jako geja, który wykorzystywał tych młodych artystów, narrator Bernharda z wycinki, jego alter ego, też został przez w powieści w rzeczywistości Lampersberga, uwiedziony. Więc wracając do tego, co powiedział Turini, że Lampersberga zniszczyło nie to, że Bernhard opisał go jako pijaka i geja, który uwodzi młodych artystów i literatów, tylko to, że Bernhard nazwał go słabym kompozytorem, epigonem Weberna, a że Weber już też był epigonem, więc Lampersberg, czy w powieści, Auersberger jest epigonem epigona, więc już po prostu no, nie było co zbierać. Tak. Także było to oczywiście okrutne, ale ja poza Jenny Ebner i Friedrichem Mayröker nie znałam pierwowzorów powieści. Poza tym naprawdę traktuję wycinkę jako kawał wielkiej, wspaniałej literatury i jakoś e, faktycznie nie znałam tych ludzi i potrafię na to spojrzeć po prostu z dystansu. Jest to dla mnie tylko literatura. Dziś po latach czytamy tę książkę przede wszystkim jako taką już nie rozprawę wielkiego austriackiego pisarza ze społeczeństwem austriackim, bo to już by byłoby troszeczkę anachronizm, przynajmniej z naszej perspektywy, tylko w ogóle z kulturą nowoczesną, dwudziestowieczną, taką, która na siłę próbowała ukryć pod potrzewką pewnej kunsztowności i może, a nawet i poprawności politycznej albo jakichś innych masyjnych Figur, to, co jest jej jądrem, a jej jądrem jest prawdopodobnie bardzo poważna sprawa, czyli to, że ta kultura zawsze była maską pewnego rodzaju przemocy. I w tym Berhard jest z jednej strony niezrównany, bo pokazuje to, ale pokazuje to w taki sposób lekki, powiedziałabym, yy, strawny. A z drugiej strony, przy okazji, mówi o tej kulturze bardzo ważne rzeczy, na które jest pewnego rodzaju opór, czy niezgoda cały czas w nas. Chodzi, ja szczerze mówiąc, sekunduję w jego e, poglądach o Otóż mówi, że ta kultura, nasza wielka kultura, gigantyczna kultura europejska jest niczym innym jak taką formą wszechwiedzy pozoru zawsze modnego. To są słowa wprost z wycinki, mhm. wycytowałam sobie. A właśnie gospodarze, których tak okropnie obśmiewa i obnaża, są obrzydliwi w mhm. tym, że nie mają niczego poza egzystencją podpatrzoną. Że wszystko, co się dzieje w ich życiu, to jest imitacja. Tu ciekawa rzecz, bo Empuzjon, niedawno wydany przez Olgę Tokarczuk, to jest także rzecz o, o tej imitacji. Ona też wraca do tej kategorii w wywiadach, których teraz udziela. To mi się rzuciło w tej lekturze, którą przeprowadziłam w ostatnich dniach na potrzebę tej rozmowy, że u Bernharda to jest wprost wyrażone. Powiedz mi, jaka jest w takim razie kondycja tej literatury? Która tutaj jest właśnie przez Bernharda obśmiewana, czy ona się z tego bycia imitacją jakoś wydobyła? Czy, czy ta łatka, którą nadał jej Bernhard, niestety jest cały czas prawdziwa? To znaczy, nie wiem, czy Bernhard tę literaturę obśmiewa, obśmiewa literatów i artystów, mhm, obśmiewa ich kulturę. i Tnuje oportunizm i konformizm, zabieganie o, o nagrody i zaszczyty, o sławę. O to tam e, tak naprawdę e, chodzi. I oczywiście opisał tu wiedeńskie środowisko, ale oportunizm i zakłamanie to nie są jakby cechy, tylko przypisane artystom. Czy środowisku wiedeńskiemu, austriackiemu, bodajże Krzysztof Warga pisał, że marzyłby, by przeczytać polską wycinkę i że taką wycinkę można by sobie nawet wyobrazić. W Chinach nie można było dostać biletów na przedstawienie lupy. Podobno za ogromne pieniądze bilety sprzedawane były u koników. I Chińczycy pytali lupę, skąd wiedział, że tak wygląda u nich świat artystyczny, że tak chce nie przedstawił go w tym przedstawieniu i wydawało im się, że jest to po prostu jakaś parabola przedstawiająca środowisko artystyczne w Chinach, więc wycinka Bernharda jest niesłychanie przenikliwą powieścią i trafną i chyba uniwersalną, a jeśli mowa o tych imitacjach, maskach, no to właśnie jakby Bernhard cała w ogóle tu od razu się pojawia ta teatralność, Bernhard, Bernhard widział w ogóle ludzką egzystencję jako coś teatralnego. I cała sytuacja z powieści wycinka jest niesłychanie teatralna. Siedzi sobie bowiem narrator w uszatym fotelu, trochę schowany w kącie i w mroku, i oddzielony chmurą dymu papierosowego od reszty gości, i obserwuje ich i rozbiera na czynniki pierwsze, jak pisze. W pewnym momencie pojawia się zabawna sytuacja, bo ten narrator. Zauważa, że został dostrzeżony i domyśla się, że Ci, którzy to, go dostrzegli w tym roku, domyślają się, że on ich właśnie rozbiera na czynniki pierwsze. Także u Bernharda zawsze ta teatralność też ma tych masek wiele i to też widać w jego sztukach, w, różnych, w motywach, choćby w Minettim. Tę sztukę też tłumaczyłam, jest w, w tej chwili w Teatrze Polonia grana, występuje Jan Peszek i tam jest właśnie, jest to sztuka, też w której prototypem głównej postaci jest wielki aktor Bernhard Minetti i kiedy przyjechałam do Wiednia oglądałam faktycznie Bernarda Minettiego grającego Minetti'ego w sztuce Bernharda pod tytułem Minetti i grał w tej sztuce Lira, w masce Lira zrobionej przez Ensora, ćwiczył tę rolę przed lustrem. To jakby takie zwielokrotnienie tych wszystkich, tych masek i tak dalej, to bardzo jest bernhardowskie. To co mówisz jest bardzo ciekawe nasuwa mi się taka wypowiedź samego Bernharda na temat ciemności i sztuczności. To są jakieś ważne dla niego pojęcia, przez które budował swój obraz świata, rzeczywistości i tworzył właśnie z poczucia tej ciemności i sztuczności, tworzył ten swój teatr długich tyrad, bo właściwie jego powieści przełożone na język spektaklu teatralnego, to jest właśnie taki teatr długich tyrad. Trochę inaczej to jest w dramatach, zwłaszcza w Minettim, o którym też wspomniałaś, ale my się dzisiaj zajmujemy powieściami i pamiętam, że on spłontował tę swoją wypowiedź o ciemności i o sztuczności w taki sposób, aby uczynić coś zrozumiałym, trzeba przesadzać. Tylko przesada czyni wyraźnym. O ile to jest zrozumiałe w kontekście jego prozy, i stąd ta proza jest wręcz na granicy parodii, bo mhm. jest, tak jak mówisz, śmieszna. Te postaci są przesadnie ohydne, przesadnie wstrętne, przesadnie bezradne, przesadnie beznadziejne, przesadnie ekscentryczne i tak dalej, po to, żeby właśnie nam pokazać pewne nasze słabości, wady. O tyle wiem też, że w życiu. Bernhard także nie był wolny od przymusu inscenizowania go i inscenizowania swojej przestrzeni życiowej. Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, że jego dom to jest właściwie scenografia. Tak, tak. On kilka domów miał. I to były te domy, urządzał i nawet projektował meble. Teraz można je. Zwiedzać, zobaczyć kolekcję rękawiczek czy kolekcję butów czy tych na miarę. To jest jeden z elementów inscenizacji czy autoinscenizacji Bernharda. A jeszcze co do tych tyrat, nasunęło mi się to, że właśnie Bernhard nie był weredykiem czy apostołem moralności i właściwie nigdy z tej pozycji nie pisał i nie moralizował. Jeśli jego narrator wygłasza tyrady, rady, tak jak w wycince, to natychmiast pojawiają się sygnały, że narrator to paranoik albo kabotyn. Wszystko zostaje jakoś tam zdyskontowane, bo jeśli kogoś oskarża narrator, to natychmiast sam się jakby przyznaje, że właściwie on podobnie by zrobił, czy zrobił, czy ma podobne cechy i tak dalej. Więc to jest przeciekawe u, u Bernharda, że te jego radykalne sądy są natychmiast zakwestionowane przez niego samego. A czym jest w takim razie ekscytacja, która pojawia się w podtytule powieści wycinka? Bernhard w rozmowie z Kristą Fleischman powiedział, że Ach, to jest taki stereotyp, że o przeszłości możemy mówić spokojnie, bo jeśli mówimy spokojnie, to to powstaje kicz sentymentalny. Natomiast jeśli człowiek faktycznie spojrzy w przeszłość przenikliwie, no to otworzą się rany. No, i potem, jak mówi Bernhard, w te rany trzeba trochę dosypać soli czy wlać trochę trucizny, wywołać stan zapalny i można zacząć już pisać. Więc mamy tu taki wyraźny podtekst sadomasochistyczny. Mhm. I powiedział jeszcze, że no, właśnie z, z pisaniem jest trochę jak. Ze stosunkiem płciowym, że trzeba do tego podniecenia. No i jak mówi Benhad, przyjemniej napisać książkę niż pójść z kimś do łóżka. Ta ekscytacja oczywiście też udzieliła mi się. Ta książka jest niesłychanie wciągająca. Wchodzi się właśnie w ten rytm tej narracji i to jest taka grana. Granicy śmieszności i okrucieństwa, czy zabawy i okrucieństwa, ale właśnie nieustannie jest to gra. Tam nie ma nic wprost, tam jest wszystko z jakimś podtekstem, i wszystko zostaje jakoś przełamane. Że oczywiście jest tam resentyment i że to jest jak takie strzewi, ale gdzieś tam to za, za każdym razem zostaje przełamane, i nagle okazuje się, że ten narrator jest jednak paranoikiem i kabotynem. Mm -hmm, mm -hmm. Ale ten narrator paranoiki, kabotyn, jak mówisz, mm -hmm. mówi w pewnym momencie bardzo ważne zdanie o tym, że wiedeń jest maszyną do zabijania geniuszy. Już ustaliłyśmy, że nie o Wiedeń tu chodzi, tylko o pewnie cały świat zachodniej kultury. Natomiast powiedział też Bernhard, odbierając austriacką nagrodę państwową w 1968 roku bodaj, takie znamienne zdanie: jesteśmy Austriakami, jesteśmy apatyczni, jesteśmy życiem, któremu brak jakiegokolwiek zainteresowania życiem. Nasza jedyna perspektywa w procesie natury, to mania wielkości. I tak sobie pomyślałam, że mhm. jeśli on widział w swoich rodakach jakąś apatyczność, a może w ogóle w całej powojennej Europie widział swoistą apatyczność, także ta apatyczność była, zauważ, takim alibi, prawda? Żeby o pewnych rzeczach nie mówić. To słynne powojenne stwierdzenie, jak pisać, mówić, czytać po oświęcimiu, jak zajmować się kulturą po Święcimiu? ono właściwie padło także po to, żeby być usprawiedliwieniem do milczenia na wielu Polach. I ta apatyczność także jest formą po prostu milczenia na pewnych polach. I tak sobie pomyślałam, że Bernhard włożył mnóstwo energii w to, żeby tych Austriaków jakoś rozruszać, żeby nadać im inne formy obecności we współczesnej kulturze, właśnie jako nie takie posągowe postaci czy takie bardzo serio jakie chciałyby uchodzić postaci, które przychodzą na kolację artystyczną, prawda, w wycince, uh -huh. tylko właśnie wpuścił sadomasochistyczny, owszem, ale także parodystyczny nurt w tę kulturę, żeby nadać jej jakieś formy żywotności, żywiołowości. I tu cię chciałam zapytać o, o język sam wycinki, ponieważ to, że to jest właściwie poemat dygresyjny napisany prozą, Poemat maniacki, proza maniacka, której naczelną figurą jest powtórzenie. Właściwie coś z tej żywiołowości posiada, prawda, ta forma. Jest to taka forma gwałtownych przypływów, odpływów. Jest to jakaś taka tyrada będąca nawałnicą, niekończąca się, ale z każdą sekundą, czy z, każdym, czy z każdym zwrotem dodająca coś więcej, zagęszczająca sytuację. Powiedz mi, jak się tłumaczy tego rodzaju dzieła? No więc Bernharda tłumaczy się wspaniale. I niesłychanie mnie wciąga ten jego paranoiczny, obsesyjny, mantryczny, neurotyczny monolog. Wycinka jest napisana właśnie w stanie ekscytacji, to się czuje i to się też udzieliło mnie jako tłumaczce. I to, że Bernard przy okazji wyrzuca tam jakąś siebie truciznę, to ma po prostu formę i to nie jest po prostu tylko takim pluciem żółcią, tylko to od razu jest jakiś Akt artystyczny czy trochę podszyty teatrem. Bernhard wychodził z założenia, że nie ma nic gorszego niż nuda, letniość i przeciętność, czy, czy wyważony ton. Troszkę ten ton wycinki przypomina mi po prostu poetykę Bolero, zresztą utworu przywoływanego w wycince, gdyż był to ulubiony utwór samobójczyni, której śmierć samobójcza jest pretekstem do artystycznej kolacji. Otkania. Tak. Mhm. I tu cię chciałam zapytać właśnie o tę kwestie samobójstwa. Nie jest to jedyny moment, kiedy Bohater Bernharda decyduje się na taki gest i wiemy doskonale, że Bernhard samobójcom przyznawał pewnego rodzaju rację. Może dlatego, że to właśnie on jest autorem zdania wszystko jest śmiechu warte, gdy się pomyśli o śmierci, no tak. nikt bardziej serio niż samobójca nie myśli o śmierci, prawda? Co to jest za, tak. za figura, ta samobójczyni u Bernharda w wycince? Jakby Bernhard przedstawił Joannę, bądź Joannę Tul, tancerkę. Bernhard przedstawia ją jako jedyną autentyczną artystkę spośród tego całego grona opisanego przez siebie właśnie konformistów i atrap artystów atrap, nieprawdziwych artystów. To właśnie jest tragiczne, bo jej życie zakończyło się samobójstwem, czyli jakby to do, doprowadziło do jakiegoś takiego samozatracenia. Była też niespełnioną artystką. Jakby spełniła się w przynajmniej Joana z powieści, ale zdaje się, że tutaj faktycznie też byłoby bardzo dużo za czerpnął Bernhard z pierwowzoru, spełniła się w stworzeniu artysty ze swojego męża, artysty tapisera, który faktycznie zrobił międzynarodową karierę. Pierwowzorem tej postaci jest Franz Riedl i mąż ją opuścił, kiedy właśnie zrobił już karierę za jej, za jej pomocą, bo to ona miała, jak twierdzi, Bernhard, czy narrator Bernharda, na to wycinki, to ona miała tego ducha i jakby jej mąż z tego skorzystał i ducha artystycznego, tę osobowość artystyczną, no i opuścił ją, porzucił i ona została jakby bez swojego dzieła. Próbowała uruchomić studio ruchu i tak dalej, ale niestety to wszystko się nie powiodło i popełniła samobójstwo. A z kolei przeciwwagą dla tej postaci ma być aktor Teatru Narodowego, na którego wszyscy czekają, ponieważ artystyczna kolacja została wydana niejako na jego cześć. Ma on wpaść po premierze dzikiej kaczki do gospodarzy i uświetnić swoją obecnością ten wieczór. Kto się kryje albo jakie zjawisko za tą postacią? I właściwie co się wydarza w kontekście tej postaci, że oto nagle na końcu książki mamy pewien zwrot akcji? Właściwie tutaj jest parę pierwobzorów. Do końca nie wiadomo, kto konkretnie, który czy, czy faktycznie autor, aktor Burgteater, bo w oryginale chodzi o, o aktora Burgteater. Burgteater to narodowa scena Austrii. Ale Bernhard przedstawia go, narrator Bernharda, jest mu od samego początku niechętny, denerwuje go to, że w ogóle trzeba. Czekać na tę postać, jak na po prostu na wejście po północy, wszyscy są głodni. I kiedy aktor Burk teatra wreszcie się pojawia, wygłasza swoje tyrady. Okazuje się, że jest to po prostu bufon zwykły, i jak nieapetycznie je. Przedstawiam, jak go przedstawia narrator w wycińce. I nagle aktor wygłasza właśnie zdanie tajemnicze. Las wysokopienny, las wycinka, i mówi o, o tym, że on e, najchętniej by się chciał w tym lesie e, zagubić, zatracić, że to są dla niego najpiękniejsze chwile e, czyli nie ta scena, nie ten sztuczny e, świat, Wiednia, teatru i tak dalej, czy artystycznej kolacji, tylko Natura Jest to oczywiście bardzo przewrotne u Bernharda, bo jego stosunek do natury też był przewrotny. Zaczynał od wierszy i od takich. Czytałam te wiersze na jakiejś wystawie, były to po prostu tak naiwne, bukoliczne zachwyty, że po prostu aż trudno uwierzyć, że, no ale to pisał Bernhard, 16-letni powiedzmy, trudno uwierzyć, że taki wyrafinowany z niego później się zrobił pisarz. Więc ta wiejskość i miejskość u Bernharda, on oczywiście podejmuje to, kultura i natura wielokrotnie podejmuje to. Ciekawe, że Bernhard właśnie te swoje e, domy urządzał na wsi, mhm. ale jego brat e, powiedział, że Bernhard na wsi nic nie napisał. Inscenizował te domy jak e, scenę, scenerię. E, przyjmował tam e, też dziennikarzy. I przyjeżdżał, wpadał tam od czasu do czasu, natomiast pisał w podróży. Jeździł ze swoją przyjaciółką, czy Lebensmanszem, jak nazywał ją Stawianiczek, tą swoją przyżywaną ciocią, którą poznał jako bardzo młody człowiek w sanatorium w gruźliczym. I ta przyjaźń trwała przez całe życie, mieszkali razem w Wiedniu, ona była wdową i się Bernardem po prostu zaopiekowała. Więc Bernhard na wsi, do której gdzieś, gdzieś na tą wieś go ciągnęło, ale nie był w stanie tam nic napisać, tworzył gdzieś w podróży, gdzieś w jakiejś przestrzeni pomiędzy, czy w mieście, w samolocie, w pociągu, a wracając do wycinki, jest tu mowa o bagnie wie, wiejskiego miasta i, i wiejskiej idylii, ale jednak bohaterka Joanna czy Joanna popełnia samobójstwo po powrocie na wieś. Tak, to jest niezwykle enigmatyczne i skomplikowane, bo przecież równie dobrze można by było w tym zestawieniu las, wysokopienny las, wycinka zobaczyć wręcz y, dwa człony podstawowej opozycji. Las, wysokopienny las to natura, a tak. wycinka to już jest ta działalność ludzka. Tak, to jest, to jest, to jest, to jest niesamowite. Tak, paradoks. Tak nad tym się głowią. Badacze literatury i, i próbują to rozszyfrować. Wycinka była niesłychanie ważnym słowem, bo, bo jest to tytuł powieści. I w pierwszych wersjach zastanawiałam się, właściwie tak, kiedy, kiedy jeszcze nie, nie tłumaczyłam, ale pisałam o Bernhardzie, używałam innych słów właśnie na przykład wyrąb, która jest takim słowem znacznie brutalniejszym mm. niż wycinka i się jednoznacznie kojarzy jakoś właśnie z siekierą i, i, i z drwalem, ale właśnie to zdanie las wysokopienny las wycinka pada dopiero gdzieś na, na 300 którejś tam stronie. I jakby nie może być faktycznie uzasadnieniem tytułu. Właśnie szukałam czegoś bardziej wieloznacznego, i ostatecznie jakoś udało mi się na to wpaść. Wiem, że Krystian Lupa szukał też tytułu, i ostatecznie zostawił też wycinkę, bo. Ze względu właśnie na wieloznaczność, na to, że można w tej wycince domyślić się tego, co narrator robi czyli tej, tego wycinania y, artystów mm. i, i dawnych przyjaciół, którym on zarzucił korupcję duchową brat przyrodni Bernharda, Peter Fabian, w książce, która okazała się rok temu, Życie u boku Tomasa Bernharda, Raport, powiedział już w pierwszym zdaniu, że właśnie jedynym dążeniem Bernharda było uwolnienie się z rodzinnych więzów i duchowy rozwój. I oczywiście tu rodzinne więzy, też, czy dziedzictwo, czy, czy właśnie też w przypadku wycinki Przyjaciele z młodości, on wszystko postawił na jedną kartę i rozprawia się z pochodzeniem, z matką, ojcem, z, w swoich powieściach, na przykład tych autobiograficznych, a w wycince z Lampersbergami i całą kliką artystyczną z Wiedniem, z Austrią, z przeszłością i ostatecznie też z własną chorobą i ze śmiercią. Tu niekoniecznie w wycińce, ale w choćby też autobiograficznych powieściach. To na koniec, żeby jeszcze zachęcić Państwa do powrotu do tej powieści, zakładam, że wszyscy już ją przeczytali, ale warto sięgnąć po drugie wydanie i przypomnieć sobie i rozkoszować się tą niesamowicie rozdmuchaną, a z drugiej strony konkretyzującą się w rozmaitych sensach frazą, to jeszcze może tylko wspomnę, że gospodarze przedstawieni wycince są w okrutny sposób także dlatego, że są to tacy dobrze nam znani z dzisiejszego świata, ludzie, którzy odziedziczyli po przodkach, Majątek czyli ziemię. Po prostu Ziemię, no ten nazwy, wysokopienny las. Ale w związku z tym, że nie chciało im się pracować, nie mieli pewnie dość samozaparcia, żeby, żeby uprawiać jakieś pożyteczne zawody, i postanowili żyć jako artyści ze swojego własnego kapitału, wyprzedając po kolei tę Ziemię i rozpalcerowując ją, czyli robiąc to, co dzisiaj nazywa się deweloperką. Doprowadzili do dewastacji krajobrazu, który kiedyś, kiedyś, wiele pokoleń temu stanowił ich rodzinne Ziemię. I troszkę o tym też jest ta powieść i nie można o tym aspekcie zapominać, ponieważ nawet jeżeli on w latach 80 nie był aż tak znaczący w literaturze europejskiej, w tym austriackiej, to dzisiaj na pewno te takie ekokrytyczne przewidywania Bernharda stanowią łakomy kąsek dla poszukiwaczy współczesnych odniesień i tropów w tej literaturze. Dlatego zachęcam państwa do tego, żeby spojrzeć na tę literaturę także jako na literaturę, która się nigdy nie starzeje. Powiedz czy dla Ciebie ona się zastarzała w jakikolwiek sposób? Absolutnie nie. Mogę do niej sięgać w każdej chwili. Czytam, od gdzie otworzę, to, to, to czytam z ogromną przyjemnością, i nie, nie z jakąś satysfakcją, tutaj nie wiem, narcystyczną, czy, czy z narcystycznym skrzywieniem, żebym się upajała własnym, własnymi rozwiązaniami translatorskimi, tylko po prostu ta narracja Bernharda niezmiennie mnie wciąga i porywa, i przede wszystkim ten humor przy, przy wszystkich niesłychanie poważnych sprawach, które tutaj też. Poruszyłaś tak, tak, to niesamowite jest, że Bernhard tak y, potrafił jakby przewidzieć i to, że ta powieść jest w, w, we wszystkich swoich aspektach nad, nadal y, aktualna. To, y, w, to, co tam jest y, tak niesłychanie pociągającego, to jest ta gra. I nieustanna, jakby gra o siebie, o artystyczny rozwój, o rozwój duchowy i gra z czytelnikiem. I poczucie humoru, nawet w ostatecznych chwilach, to to poczucie humoru, które daje dystans, daje przewagę i, i pozwala się po prostu wznieść, nawet ponad śmierć. A przetłumaczysz coś jeszcze, Tomasa Bernharda? Chyba już nic nie ma. <laughs> niestety, bardzo żałuję. Zawsze e, e, tak zazdrośnie spoglądam na rzeczy, które już są przetłumaczone, bo po prostu nie z jakiejś zawiści, tylko po prostu zazdroszczę hmm. innym tłumaczom tego, że mogli obcować z tekstem Bernharda. Ale niestety, mimo że tak dużo napisał, to, to chyba już wszystko zostało przetłumaczone. Różne jeszcze drobniejsze rzeczy, opowiadania. Tłumaczy teraz Sława Lisiecka, więc dla wielbicieli Bernharda. Wielbiciele mogą się cieszyć na to, że coś jeszcze się ukaże, ale już chyba. Już chyba dla mnie nic nie zostało. No to bardzo mi przykro, ale i tak pożegnajmy się jakimś optymistycznym akcentem z naszymi słuchaczami. Może niech to będzie po prostu zachęta do tego, żeby sięgać po Bernharda. A akurat w twoim przekładzie, czyli w przekładzie Moniki Muskały, wypada on niesamowicie śmiesznie, ale i tragicznie, więc zapraszam państwa do tego spotkania z literaturą zawsze aktualną. Dziękuję ci, Moniko. Dziękuję bardzo. Słuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.